Siemano, z tej strony Bonkol, a to jest odcinek po ponad dwuletniej przerwie, tak? Upewniłem się przed chwilą, wszedłem na YouTube'a i sprawdziłem, że ostatni odcinek chyba był z końca 2015 roku i to jest niemożliwe, że ja do tej pory nic nie wrzuciłem. Jak widzicie, kuchnia się zmieniła, ja się przeprowadziłem, ale jednak zamiłowanie do jedzenia i gotowania nie zniknęło. Dzisiaj wam zaprezentuję taki przepis, który nie jest moim autorskim, ale bardzo mi zasmakowała taka pewna potrawa. Byłem pewnego razu we food trucku w Katowicach. Nazywał się on klapsznita. Klapsznita to w ogóle po śląsku dwie kromki, które są w ten sposób, o, klapnięte. Sznita, sznita, klap. Czyli klapsznita. Podwójna kanapka, nie wiem jak u was to się nazywa. W każdym razie to będzie kanapka z wieprzowiną, a dokładniej będzie to pulled pork, czyli będzie to szarpana wieprzowina. Dodatkowo już na wstępie oczywiście tradycyjnie pokazuję, co będzie używane. Najważniejsza rzecz, czyli wieprzowina. Oczywiście wolno gotowana, jeżeli ktoś chce, może samemu to przyrządzić według jakiegoś przepisu, natomiast to bardzo długo trwa. Wiele godzin trzeba ją wolno gotować, no i też nie zawsze może wyjść. Ja kupiłem coś takiego, gotowa już w marynacie, wstępnie już jest oczywiście gotowana, wystarczy pół godziny odgrzać w piekarniku. Wiem, że ona może nie za ciekawie wygląda, ale uwierzcie mi, jak ją wyciągnę, będzie całkowicie inna. Następną rzeczą będą chlebki tostowe. Można użyć troszkę innego chleba, natomiast te chleby tostowe całkiem dobrze się spisują. W oryginale, czyli tą kanapkę, którą jadłem i w ogóle też zachęcam, w opisie znajdziecie link od razu do tego food trucka, może ktoś kiedyś właśnie się wybierze, przede wszystkim on po Śląsku jeździ, ale nie tylko, no to właśnie są używane chleby tostowe, dwa mocno fajnie przypieczone, czy to właśnie podgrillowane na patelni, czy to w opiekaczu. Z dodatków mamy trochę sałaty, czerwoną cebulę, którą pokroimy. Jest to ser cheddar, ale możecie też użyć własnego jakiegoś ulubionego. Ogórki tak zwane korniszony albo konserwowe, jak to woli. I dodatkowo do drugiego rodzaju kanapki będą takie kiełki, to są akurat kiełki rzodkiewki. Zapomniałem jeszcze dodać, że w jednej z kanapek będziemy używać nachosów. To są akurat nachosy chili, można użyć serowych. Bardzo fajnie dodają chrupkości naszej kanapce, więc naprawdę polecam, jeżeli ktoś nie lubi albo nie chce, bądź nie może, to oczywiście może całkowicie bez tych nachosów, natomiast mówię wam, to jest to. Tutaj na środku ostatni składnik, jest to sos barbecue. To nie jest mojej roboty, to jest kupiony, natomiast jeżeli ktoś potrafi i ma chęć, niech zrobi sobie oryginalny sos barbecue, wtedy ta potrawa wyjdzie przepyszna. Ja osobiście nie jestem jakimś fanem sosu barbecue, ale do tej potrawy naprawdę polecam. Jeżeli ktoś nie chce, może śmiało to zastąpić na przykład sosem jakimś majonezowym albo musztardą. Natomiast sos barbecue najlepiej pasuje do kanapki pulled pork. Zaczynamy od umieszczenia naszej paczki z mięskiem właśnie w naczyniu żaroodpornym, najlepiej na 25 minut, albo jeżeli kupiliście taką paczkę jak ja, to po prostu według zaleceń na opakowaniu. Podczas gdy mięso się robi w piekarniku, możemy sobie śmiało tutaj przygotować wszystkie składniki, czyli czerwoną cebulę bierzemy, tniemy bardzo, bardzo cieniutko w takie piórka. Z tym słowem bardzo cieniutko chyba przesadziłem. Chodziło mi mniej więcej o coś takiego. Cebula jest, także bierzemy sobie elegancko ogóreczki i kroimy je w takie plasterki. Na sam koniec oczywiście to nie dość, że będzie bardzo ładnie wyglądać, taki dodatkowy kolor zielony, ale też po prostu sałata jest bardzo pyszna. Reszta produktów musi zaczekać, bo chlebek będziemy na świeżo po prostu tostować, ale w międzyczasie można sprawdzić, czy nachosy się nie zepsuły. Ciągle dobre. A nachos z sosem barbecue? Nie. Zdecydowanie nie. Jak widzicie, wyciągnąłem przed chwilą z piekarnika, jest już zrobiona nasza wieprzowina, także wyciągamy ją delikatnie i uważać, bo gorące. Otwieramy delikatnie, uwaga, bo to jest tak po prostu gorące. Mamy to otwarte, teraz odsączamy to, co jest w środku, wykładamy do miski i rozdrabniamy. O, jaki kawałeczek. Zobaczcie tylko, jak to pięknie wygląda. Tu jest przyprawiona wieprzowina, ona jest tak delikatna, że tylko wystarczy delikatnie tym widelcem tutaj ruszyć i to już wszystko się kruszy. Co należy zrobić? Bardzo prosta sprawa. Bierzemy dwa widelce, zaczynamy sobie od brzegu i po prostu rozszarpujemy. Rozszarpujemy na małe kawałki i tak całe mięso. Jak widzicie, wieprzowina jest przygotowana. Nie rozdrobniłem wszystkiego, bo sprzedam wam taki mały myk. Mianowicie, jak wszystko sobie rozdrobnicie, a wszystkiego nie użyjecie, nawet jak dacie do lodówki, te właśnie małe włókna, te kawałeczki będą bardzo szybko się suszyły, więc generalnie nawet po podgrzaniu no, będą ciężkie do jedzenia. Także jeżeli nie użyjecie na pewno, to taki kawałeczek po prostu niech ostygnie, wsadźcie go do lodówki, a ja już chyba go urwałem. No.
Teraz oczywiście czas na chleb tostowy. Układam go akurat, tutaj mam urządzenie typu grill elektryczny, taki fajny opiekacz, ale wy normalnie w tosterze, a jeżeli nie, to na patelni, rozgrzać tą patelnię, możecie ją delikatnie masełkiem posmarować, przygnieść czymś ciężkim, z jednej, z drugiej strony podpiec i macie gotowe. Także zaraz się widzimy. Chlebek już mamy gotowy, jak widzicie, jest przypieczony. Można go jeszcze bardziej przypiec, ale uważajcie, żebyście z tego sucharka nie zrobili. Najważniejsza rzecz jest taka, aby chleb tostowy, który jest delikatny i kruchy, był po prostu taki w miarę sztywny, żeby fajnie ta kanapka się komponowała i trzymała. Dobra, przechodzimy do komponowania. Teraz pełna dowolność. Jeżeli lubicie z sałatą, dawać sałatę. Jeżeli barbecue, barbecue. Jeżeli nie, możecie, na przykład tutaj przygotowałem sos majonezowy, tak? Więc generalnie lecimy. Sałata na spód. Na to lecimy kolejno sosy. Tutaj poleci barbecue, a tutaj majonezowy. Tutaj na czosy. Piękna sprawa. Kurde, aż się nie mogę doczekać. W tym na czosów nie dajemy. Cebula czerwona. Lecimy z mięsem. Tego mięsa to możecie oczywiście tak po złości dać. Pamiętajcie, że to jest najważniejsza część tej kanapki. Ono się może już wylewać z niej. Nie ma problemu. Po raz kolejny sosik. Tego sosu też musicie trochę dać, żeby ta kanapka nie była sucha. Kładziemy ser. Hopsa, hopsa. Tu. Na to jeszcze możemy dać te ogórki. Zamykamy. O! Jedna. Druga. I takie oto kanapki jeszcze na chwilę dajemy do opiekacza, czy też piekarnika, albo kładziemy chwilę na patelni, aby ser po prostu troszeczkę się roztopił i to było wszystko ciepłe. Tak, moi drodzy, prezentują się oto właśnie kanapki pulled pork, właśnie te klapsznity. Przepis, jak mówię, każdy może według siebie to zrobić, zmodyfikować. To jest właśnie z majonezowym sosem. Tutaj mamy jeszcze nachosy. Ten serek jeszcze mógł być dodatkowo bardziej roztopiony. Zapomniałem o kiełkach i w ogóle najlepiej by było, gdyby ten ser był jako ostatnia warstwa, wtedy by się lepiej trzymała ta kromka. I teraz pewnie pytanie, w jaki sposób to jeść? Już Wam pokazuję. Najłatwiej taką kanapkę po prostu zawinąć w papier albo na przykład w folię aluminiową. Kładziemy sobie tak mniej więcej do połowy. Zawijamy w ten sposób. Tutaj, proszę bardzo. I już mamy jak trzymać. To może być papier śniadaniowy, papier do pieczenia, folia aluminiowa, cokolwiek. W ten sposób podana kanapka już jest gotowa do jedzenia. Fajnie, mamy ją wygodnie. Nie będzie nam raczej nic wypadało, także możemy za chwileczkę degustować. Tak. O. I czy taka kanapka wygląda spoko? Mam nadzieję, że wygląda. Także przechodzimy teraz do testowania. No kurde, no aż szkoda ją jeść, tak ładnie wygląda. Dobra, pierwszy kęs. No prawie papier ugryzłem, tak się wgryzłem. Moje słowa tutaj nic nie dadzą, naprawdę. To po prostu jest smaczne, to jest pyszne i wy musicie sobie coś takiego zrobić. Jeżeli ktoś uwielbia na przykład takie dania, to powiem wam, tym sobie naprawdę pojecie. Dużo mięsa, fajnie też są warzywa. Ładnie to nawet kolorystycznie wygląda. Super. I teraz jest ten moment, że wszyscy youtuberzy zachęcają do lajkowania. A że z buzią się pełną nie mówi, to ja mówię, dajcie lajka, dajcie suba, no i zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się. A w opisie link do Instagrama, do Facebooka, do G2A, gdzie macie fajne gry. Smacznego!